Witam Ciebie widzu. Bardzo bym Ciebie prosił o zostawienie subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych filmów oraz skrótów oraz o zostawienie łapki w górę pod tym filmem. Dzięki. Pewnie na całym świecie wiemy, że Barcelona podchodzi do tej rywalizacji bardzo poważnie, a jak Real Madryt. Real Madryt w tym momencie wie, że oni nic nie muszą. Real Madryt nic nie musi. Barcelona, tak jak powiedziałeś, nakręcają to spotkanie. Chcą przede wszystkim, żeby kibice zobaczyli, że jest nadzieja, że idzie nowe, że mają lepszy skład, że są nowi zawodnicy. Jeszcze będą chcieli zrobić kolejne transfery. A Real Madryt zawsze trzeba szanować. Real Madryt, warto przypomnieć, wygrali Ligę Mistrzów. Oni dzisiaj, dla nich to jest ich pierwszy sparing, dla Barcelony to będzie trzeci. No zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Wiadomo, że dla nas najważniejsze właśnie, że Lewandowski, Robert gra od początku. Trochę boli, jak mówimy. To skład Realu Madryt w bramce Courtois, w obronie prawej Vázquez, Militao, Rüdiger i Alaba. Trójka pomocników, ciekawe ustawienie, bo to jest Tchouaméni, Valverde i Camavinga. No i Rodrigo, Vinicius Junior na bokach, przed nimi Hazard, a więc dzisiaj bez Krosa, bez Casemiro, a także bez Modricza. Nie chcę powiedzieć, że to jest bardziej fizyczne ustawienie, natomiast dwóch młodych reprezentantów Francji plus Valverde, który pełnił w Realu Madryt już różne role, natomiast to jest być może gdzieś taka przyszłość też tego środka pola królewskiej. I Barcelona w bramce Ter Stegen, dalej Araujo, Garcia, Christensen i Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Rafinha, Fati i Lewandowski. Piękna chwila, trzeba powiedzieć, dla polskiej piłki, że widzimy, gdzie Robert Lewandowski, Polak, jest największą gwiazdą FC Barcelony. No ja przyznam szczerze, że 30 lat mieszkałem w tej Hiszpanii, czekałem, żeby jakiś wielki zawodnik z Polski zagrał w tej lidze. Nie tak dawno, bo w czerwcu w ramach Ligi Narodów wiemy, że tam może jeszcze tej fizyczności, czyli ta dwójka, i oni pewnie będą rozpoczynali większość tych spotkań, szczególnie o największych rojach Barcelona. Blisko piłki i teraz dalej są wysoko i próbują odebrać piłkę. Skok to podejście od razu do przeciwnika, uwaga, bo Rafinha, Lewandowski. Pierwszy kontuzjowany Carvajal, dlatego dzisiaj na prawej stronie defensywy ten żołnierz od Christensen, dokładnie do Ansu Fatiego, dobre przejście Ansu. Już biega Vinicius Junior, ale tutaj za tę strefę widzimy. Chcieli atakować wysoko przeciwnika, no to potrzebują takiego stopera. Duży aktyw, kto stara się budować atak pozycyjny, tutaj gdzieś drobne. Jeden i drugi na podobnych pozycjach, ale jednak Tchouaméni wydaje się, że jest jeszcze... ...środkowej boiska Ansu Fati, wraca za nim Valverde, Ansu Fati, Lucas Vázquez, Busquets. Tak jak powiedziałeś wcześniej, tyni na trójkę z tyłu. No ale widzimy cały czas Rüdiger z lewej strony boiska. Dobre teraz. Piłki jest Lewandowski, wbiega Ansu Fati. Lewandowski! Jego pierwszy strzał w nowych barwach, wybroniony przez Courtois. Była to bardzo dobra decyzja, bo Ansu Fati chciał mu dać... Oczekiwanie tego krótszego rogu, ale wcześniej widzieliśmy bardzo dobre zachowanie. Otwarta już Fati, znowu współpraca z Lewandowskim, trochę za. I tutaj w Las Vegas Vinicius Junior do Rüdigera, odbita piłka, radzi sobie. Xavi przekonał Dembele, żeby został w klubie, mówił, że będzie bardzo ważnym zawodnikiem. Ja, bo jakby miał taki pomysł, to od początku by zagrał na tej pozycji, a to, że w trakcie meczu 7, 8 mnie spać, wiedząc, że mają takiego zawodnika. Daje im coś więcej. Ja tutaj taki moment zagapienia już Lewandowski gdzieś nie wyczuł jego intencji. Nie zamknie tej akcji, schodząc do środka jeszcze Rodrigo teraz. Wydaje się, że uderzenie odrobinę bliżej słupka, poza zasięgiem. Ansu Fatiego, Pedri, Jordi Alba. Dobre czytanie. Błąd Pedri, Ansu Fati! Zdenerwowany Lewandowski taki... Musi uderzyć na bramkę. Jestem przekonany, że Robert Lewandowski też by nie... Będzie szukał kontaktu z tymi ludźmi, którzy dobrze posługują się w języku angielskim. To było 20 kilka lat temu, także jest to sprawa jak najbardziej zrozumiała. Nie specjalnie ma ochotę opuszczać ten klub. Lewandowski wbiega tutaj jeszcze. Nie wygląda to na pewno tak dobrze jak w zespole Barcelony. W Hiszpanii mówi się, jak Karim Benzema będzie grał wszystko.
Przyblokowany Robert Lewandowski, piłka nad nim opiekę, szuka sobie innego miejsca. Lewandowski wybija Chouameni piłce Militao i to zmusza do błędu. I piękne teraz uderzenie, gol 1-0. Znowu znakomicie wprowadza się do swojego nowego zespołu Rafinha. Gol i dwie asysty z Interem Miami, a teraz fantastyczne uderzenie Barca. Coś więcej innego. Pedri, zmiana teraz ze strony. Rüdiger jednak dobrze. Zdrowy praktycznie, no to wyglądało słabo. Możemy powiedzieć otwarcie, że Joan Laporte. I Alba, przeszła ta piłka, jeszcze tutaj blokowany Lewandowski. Teraz Rafinha po drugiej stronie boiska i sytuacja dla Roberta. Tą przesię w polu karnym, on nagle niby go nie ma i rusza i zawsze pod. Gawiego już Lewandowski zablokowany znowu przez. Przed dni zgrupowań w Realu Madryt to jego forma fizyczna nie wyglądała najlepiej. Jordi Alba, piłkarz, nawet w debiucie on się odnajdzie, my często mówimy oglądając. Z lewej strony Robert Lewandowski, Rafinha! Tak, ale miał Ansu Fati przez. Przed hazardem, aby podać piłkę do Valverde, gdzieś spod siebie. On cały czas widać, że chce być pod grą i z każdej sytuacji. Jednak naszego rodaka w drugich 45 minutach nie zobaczymy, ale Kessie też w środku pola, ale to za chwilę tutaj o szczegółach, na razie popatrzmy na połowie, już tam czeka na podanie Aubameyang, Rafinha, przepuszczenie piłki, ale Rodrigo do boku, nie utrzymał tutaj równo, bez teraz w zasadzie takiej typowej dziewiątki Real, ta trzecia minuta, Toni Kroos. Byłem zdziwiony, że tylko. Ta trzecia minuta, Toni Kroos. Byłem zdziwiony, że tylko. Modric. Dużo więcej goli po prostu. Nie zdąży tu. Nie ma. Asensio, Lucas Vázquez, Asensio! Tak, ale bierzmy pod uwagę, że właśnie, że Real Madrid wymienił wszystkich zawodników w środku pola. Tak jest. Depay w 16, Sergi Roberto, jest Serginho Dest, odbita. Nie gry, teraz już wsparcie tego ataku przez Holendra, za mocna piłka. Boiskiem, ale jak jest zdrowy. Uwaga, Kessie! Czuł tutaj. Ziemikami w Hiszpanii, tam potrafi błyszczeć, strzelać bramki, nawet.